Drodzy Lazowicze, animatorzy, moderatorzy, rodziny domowego kościoła, członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło Życia Archidiecezji Krakowskiej. Wspólnie chcemy Wam życzyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Szczególnie może w tym roku pragniemy życzyć, abyście odkryli to izajaszowe proroctwo mówiące, że Jezus będzie księciem pokoju. W tym roku, w którym było wiele niepokoju, szukajcie pokoju w Jezusie Chrystusie. Niech Betlejem to będzie wasza rodzina, wasz dom, wasze środowisko. Niech właśnie tam narodzi się Jezus. Wejdźmy wspólnie w ten nowy rok 2021 z wielką nadzieją na to, że w wakacje będziemy przeżywać rekolekcje łazowe w tej formie, w jakiej przeżywaliśmy przez wiele wcześniejszych lat. Niech to będzie rok pełen nadziei i przede wszystkim miłości wobec drugiego człowieka i wobec Pana Boga.